Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry, witamy serdecznie. Tak jest, bo to jest kolejny odcinek na przeszpiegach w NBA. Już piąty czy szósty? Ojej, mam problem z policzeniem tego przez ten jeden, którego nie udało nam się opublikować z powodów technicznych. No nie wiem, wydaje mi się, że piąty, ale No mogę się nic, mylić. no w każdym razie cieszy mnie, że udało nam się jednak mimo wszystko utrzymać jakąś regularność, że jednak udaje się co tydzień to wrzucać na razie. Wydaje mi się, że jest całkiem nieźle. Przede wszystkim mamy nową kozacką grafikę, kozacką Jest miniaturkę. piękna. No. Także może to kogoś przyciągnie wzrokowo, kto będzie przeglądał przypadkiem YouTube'a w poszukiwaniu jakichś rzeczy, kto wie, no. Miejmy Zobaczymy. nadzieję. W zeszłym tygodniu się słyszeliśmy przed samym meczem gwiazd, po meczu debiutantów, jeszcze de facto przed konkursami, to było w sobotę. My typowaliśmy jakieś wyniki. Pamiętam, że mówiłeś, że Devin Booker nie ma szans w konkursie trójek. Nie, że nie ma szans, tylko że nie daje mu wielkich szans. Aczkolwiek tak jak słusznie zauważyliśmy, to mimo tego, że nie dawaliśmy mu szans, bo to, że jest bardzo chimerycznym strzelcem, czyli albo odpali i zmiecie wszystko, albo nie odpali. Stawialiśmy, że nie odpali, A odpalił. a odpalił i pobił rekord. Także co prawda no, nie udało nam się wytypować, nie dawaliśmy mu większych szans, ale częściowo mieliśmy chociaż raz. Konkurs był przynajmniej ciekawy do oglądania. Tak, W konkursie wcale to prawda. wtypowaliśmy Donovana Mitchella, no i Donovan Mitchell pokazał, co miał pokazać. Oczywiście, aczkolwiek mnie osobiście, tak jak wtedy mówiłem, że nie przekonuje mnie Dennis Smith Jr., tak zmienił moje zdanie w trakcie tego konkursu i teraz znacznie bardziej szanuję jego możliwości sobowe. Szkoda, że mu nie wyszły te wsady za pierwszym razem, Tak, ten tak, tak. najfajniejszy zwłaszcza, nie? To na pewno zmieniłoby gdzieś tam jakąś dynamikę tego konkursu, ale no niestety, no, jak za trzecim razem dopiero gdzieś tam mu się udawało, czy wcale, no to... No, to nie może mieć wysokich ocen. Prawda, nie ma tego efektu wow. No, dokładnie. Zupełnie nie ma. Mecz gwiazd był historią w ubiegłym tygodniu, kiedy w NBA się kompletnie nic nie działo. Ten mecz gwiazd pierwszy raz od nie wiem od ilu lat, ale był naprawdę udany w kwestii takiej stricte koszykarskiej. Tak, tak, był. Znaczy w porównaniu właśnie z poprzednimi latami widać ogromną różnicę, aczkolwiek wciąż nie jest tak efektowny, jak bym chyba chciał, bo wciąż była masa trójek w trakcie tego spotkania, wciąż było mało takiej gry jeden na jeden. W końcówce super, końcówka była świetna, ale wcześniej troszkę mi brakowało takich rzeczy, natomiast jest to krok w bardzo dobrą stronę i mówię, w porównaniu z poprzednimi latami jest to naprawdę ogromny progres. No, trudno oczekiwać, żeby było jeszcze jakoś dużo lepiej niż było w tym roku jednak. No, trudno oczekiwać, że będą grali na 100%. Że możemy rzeczywiście oczekiwać trochę więcej gry jeden na jeden. No, to może się wydarzyć w meczu gwiazd rzeczywiście, ale większej intensywności chyba próżno będzie szukać. Myślę, że powinniśmy liczyć na to, że ten poziom zostanie podtrzymany. No i miejmy nadzieję, że zostanie podtrzymany. Może jestem trochę za mało wymagający, ale myślę, że wystarczy nam liczyć na to, że utrzymają ten poziom. Właśnie wydaje mi się, że masa wymagań w kwestii meczu gwiazd spadła właśnie dramatycznie w ostatnich latach, dlatego też, tak jak mówisz, te wymagania obecnie nie są i nie jesteś z pewnością sam w tym, nie są zbyt wysokie, więc troszkę zmieniła się perspektywa tego. Nie? No jasne, jasne, to z pewnością. No i poza tym weekendem gwiazd w zasadzie było kilka dni przerwy i nie działo się za dużo. NBA wróciło dopiero przedwczoraj, przy czym przedwczoraj to kilka spotkań to była raczej taka rozgrzewka, dopiero tej nocy trochę się działo. Dokładnie, aczkolwiek w tej pierwszej kolejce po przerwie no, była ta końcówka Oklahoma z Sacramento, która wyglądała fantastycznie. No tak, no tak. No, no ale tak. Reszta Philadelphia raczej z Chicago też było niezłym meczem z zaciętą końcówką. Tak, tak. To jest prawda. Gdzie Joel Embiid zrobił robotę na koniec. To też było ciekawe. No ale sporo się działo dopiero dzisiaj. Nikola Jokic jest strasznie gorący, triple-double. Utah Jazz przegrało pierwszy mecz od nie pamiętam kiedy. I to, no, i to ponad dosyć miesiąca, wysoko. nie? Tak, na pewno od ponad miesiąca. No i kontuzja Jimmy'ego Butlera. Generalnie wygląda na to, że Tom Thibodeau zajechał kolejnego swojego gracza.
I to, no, po, i to dzieląc na dwa etapy. Jeszcze.